Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Kochani, bardzo serdecznie witam was na tej niedzielnej Eucharystii. 21. niedziela zwykła w ciągu roku. Każdy z nas otrzymuje od Boga udział we władzy. Można rozporządzać darami, które otrzymał. Kiedy tak jak święty Piotr w okolicy Cezarei Filipowej wyznajemy Bogu, kim On jest, to wtedy On odpowiada nam, kim my jesteśmy i do czego nas powołuje. Uczestnicząc w dzisiejszej niedzielnej Eucharystii, uwielbiajmy Pana i dziękujmy Mu za to, że tak wiele poważnych zadań złożył w naszych ludzkich rękach. Kochani, w czasie tej mszy świętej, w której teraz uczestniczymy, chcemy przede wszystkim Panu Bogu jako najdoskonalszą ofiarę, jako także najdoskonalszą modlitwę podziękować za osobę księdza Pawła Perudzińskiego, który przez 5 lat pracował jako wikariusz w naszej parafii. Chcemy Bogu dziękować za tego człowieka i chcemy także wypraszać potrzebne łaski dla niego w dalszej pracy kapłańskiej. Można powiedzieć, jeszcze wiele na pewno zadań Pan Bóg składa w jego ręce, w jego, ma różne zamiary względem niego. Każdy z nas, kapłanów, kiedy można powiedzieć osiądzie jako proboszcz gdzieś na jakiej parafii, zdobywa doświadczenie w różnych parafiach i na pewno wiele ksiądz Paweł tego doświadczenia zdobył w tej naszej nowej, młodej parafii, ale wiele wniósł i za to chcemy Bogu dziękować i prosić, aby Pan pomnażał te talenty, które ma w następnych wspólnotach parafialnych, a w najbliższym czasie właśnie w parafii Kamionka Wielka w Sączy. Boże, którego dobroć jest nieskończona, obejrzyj na księdza Pawła Rudzińskiego i obdarz go zdrowiem i Twoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Kochani, jak wiemy, tą mszą świętą w sposób szczególny chcemy podziękować, bo to jest największy dar, jaki możemy dać właśnie księdzu Pawłowi Herudzińskiemu, jak wspomniałem, za 5-letnią jakże wspaniałą pracę duszpasterską, katetyczną w naszej tutaj parafii, a także za jego dobre kapłańskie serce i ludzkie serce. Księże Pawle, życzymy Ci wszelkiej pomyślności w zdrowiu w tej nowej wspólnocie parafialnej, do której Cię Bóg posyła przez księdza biskupa, ale pamiętaj o nas, przyjeżdżaj zawsze. Kiedy będziesz mógł, odwiedzaj. Zapraszamy już teraz na nawiedzenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. A teraz myślę, że chcą wyrazić także podziękowania poszczególne grupy. Serdecznie proszę. Czcigodny Księże Pawle, żegnając Cię w imieniu liturgicznej służby ołtarza Grupy Apostolskiej Dziecięcej Służby Maryjnej i Stoli, pragnę podziękować Ci za wszystkie lata spędzane w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy za troskę o wzrost duchowy dzieci i młodzieży naszej parafii. Zawierzamy Twoją dalszą posługę Bożej opatrzności, a Maryja, Matka Kapłanów, wyjedna Tobie u Twojego Syna zdrojem niewyczerpanych łask. Na nowej parafii niech towarzyszy Ci życzliwość ze strony parafian. Serdeczny Bóg zapłać za ostatnie 5 lat. Był czas witania, a po 5 latach nastał czas pożegnania. To niełatwy moment dla nas wszystkich i chociaż smutek wkrada się do naszych serc, to święty Paweł radzi nam. W każdym położeniu dziękujcie,
Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was, czcigodny księże Pawle. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar Twojej posługi kapłańskiej jako pierwszego wikariusza w naszej młodej parafii. Dziękujemy za Twoją dobroć, mądrość, pracowitość i poczucie humoru, za otwarte serce dla każdego, za zaangażowanie w budowę duchowego i materialnego Kościoła. Wdzięczni jesteśmy za każdą sprawowaną Eucharystię, za mądre i pouczające słowa w czasie komunii, za pracę z młodzieżą i służbą liturgiczną, za krąg biblijny, za udzielanie sakramentu, za wskazanie drogi do Chrystusa. Niech to dziękczynienie obejmie również Twoich rodziców, księży Pawle. Pozostaniesz w naszych sercach i modlitwach jako kapłan gorliwej więzi z Bogiem. Niech Boża opatrzność dopomaga Ci przez całe życie. Życzymy, abyś spełnił wszystko, co Ci Bóg nakreślił. Pamiętaj o nas w swojej modlitwie i dobrych wspomnień mniej jak najwięcej. A gdy będziesz w nowej parafii i między innymi ludźmi, niech Ci będzie dobrze z nimi. Serdecznie Ci tego życzymy jako grupy modlitewne i jako wspólnota parafii Bożej Opatrzności Woli Bieleckiej. Bóg zapłać i szczęść Boże. Ciało i krew opierała swojej intencji. Drogi księże Pawle, ponieważ nasza modlitwa wypływa z głębi szczerego naszego serca, to również to pożegnanie chcemy z głębi serca wypowiedzieć. Kiedy Pan Jezus chodził, nauczał po palestyńskiej ziemi, kiedy się męczył, dręczył, to wtedy, żeby troszkę wypocząć, szedł do domu swoich przyjaciół, szedł do Betanii, do domu Marty, Marii i Łazarza. I bardzo pragniemy, żebyś miał świadomość, żebyś miał taką pewność, że nasza parafia, nasza modlitwa, która tutaj za Ciebie płynie, żebyś miał taką świadomość, że to jest dla Ciebie Betania, taka Chrystusowa Betania. Drogi księże Pawle, ktoś kiedyś zauważył, że my chrześcijanie dzielimy się na taczki, przypominamy taczki, które trzeba pchać. Inni są jak latawce, jeśli się nie trzymać na sznurku, to odlecą. Niektórzy są podobni do kotów, trzeba ich stale głaskać. Jeszcze inni są jak przyczepy, bardzo pomocni, ale trzeba ich za sobą ciągnąć. A tylko niektórzy są napełnieni Duchem Świętym. Dlatego zapewniamy Cię o stałej naszej modlitwie i właśnie jeżeli spotkasz na swojej kapłańskiej drodze właśnie takie taczki, latawce, które trzeba trzymać, a trzeba pchać, to żeby ta nasza modlitwa napełniała Cię siłą i mocą. Niech słowa Twojego świętego patrona, świętego Pawła na koniec towarzyszą Ci całemu Twojemu kapłańskiemu powołaniu. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz na Jego pojawienie się i na Jego Królestwo. Głoś naukę, na stałej w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swoje posługiwanie. Bóg za.
Bardzo proszę usiąść. My jeszcze dzisiaj specjalnie mieliśmy kazanie, żeby te kilka minut mieć na podziękowanie. 5 lat nie można tak podejść bez słowa też z mojej strony. Słucham tych wszystkich waszych podziękowań i tak na bieżąco robię rachunek sumienia, chociaż zrobiłem go już chyba wcześniej. Chciałbym podziękować i ja serdecznie najpierw Panu Bogu za zdrowie i siły do przejścia kolejnego etapu w kapłańskim życiu, jakim jest te kolejne jakie były te 5 lat posługi w waszej parafii i zarazem zawierzam się Bożej opatrzności i zawierzam was. Zawierzam siebie na nowej placówce, a was tutaj, żebyście też pozostali zawsze wierni temu wszystkiemu, co wspólnie budowaliśmy przez te 5 lat. Jak pamiętacie, ja doskonale pamiętam to nasze powitanie 5 lat temu, kiedy cytowałem słowa świętego Augustyna, że z wami będę chrześcijaninem, a dla was będę pasterzem. Mam nadzieję, że udało się to, te słowa spełnić, wykonać. Chcę też podziękować ludziom, wszystkim wam, dla każdego z was mam podziękowania, ale też mam podziękowania takie imienne, szczególnie tym, z którymi na najwięcej przez te 5 lat współpracowałem. Chcę rozpocząć od bardzo serdecznego podziękowania księdzu proboszczowi, księdzu Zbigniewowi. Pamiętam też pierwsze nasze spotkanie razem tutaj przed 5 lat, to czerwcowy, upalny dzień. Było nas ponad 60 księży w seminarium duchowym w Tarnowie, gdzie dostawaliśmy aplikaty na nowe parafie. Wszyscy dostaliśmy aplikaty na nową parafię. Każdy miał ze sobą taką książkę, ona się nazywa Schematyzm, gdzie jest spis wszystkich parafii. Od razu się w to patrzy. Też miałem tą książkę, tylko że nie było Woli Mieleckiej w tej książce. Więc jako jedyny dostałem parafię, której nie ma. Szukałem, pytałem, nikt nie słyszał o Woli Mieleckiej. Gdzieś dopiero jakiś ksiądz tam usłyszał z okolic tutaj, mówię, co tam chyba się buduje kościół, tworzy nowa parafia. No to po prostu miałem czas. Po prostu z Tarnowa tutaj pojechałem, pamiętam upalny dzień. Pamiętam też tych pierwszych parafian, których spotkałem i pytałem, gdzie ten kościół. Siostrzyczka z braciszkiem szli za rękę. Siostrzyczka to już dzisiaj duża panna, braciszek to już prawie kawaler. I mówią, no tu, a czy jest polem, nie ma nic, ale jest jakiś trochę większy budynek, więc wchodzę. Przedstawiam się, że jestem tutaj skierowany, ksiądz proboszcz mi otwarł, pamiętam, serdecznie uściskał, ucieszył się, przyjął, ugościł od razu, zarzucił mnie swoją serdecznością, gościną, klucze podarował i kazał się sprowadzać jak najszybciej. Także taka życzliwość ze strony księdza proboszcza przejawiała się przez wszystkie te 5 lat. Zanim chcę bardzo podziękować za te przyjacielskie relacje. To nie były relacje przełożone i podwładne, ale relacje przyjacielskie. Nawet i więcej. Dziękuję za te każdy gest życzliwości ze strony księdza proboszcza, który przejawiał się w takich drobnych posługach świętej Marty, jak to, że gotował mi obiady w soboty, w niedzielę, bo na co dzień jadaliśmy w szkole. To, że wiedział, że lubię żurek, to zawsze na czwartek żurek był ugotowany. Można było skorzystać. To, że dbał właśnie o to, żebym tutaj się dobrze czuł i że popierał wszystkie moje akcje duszpasterskie, jakie tutaj prowadziłem. Serdecznie mógł zabrać księże proboszczu. Chcę też podziękować tym wszystkim, którzy współpracowali ze mną przez te 5 lat. Najbliżej naszemu byłemu panu organiście, panu Damianowi Pomykale, za prowadzenie scholi i też zaraz prośba do nowego pana organisty, żebyście kontynuowali to nasze dzieło. Pięknie, może jeszcze piękniej niż było. Chcę podziękować panu Dawidowi Krawcowi, który przez te wiele lat tutaj dopomagał, był takim współpracownikiem i także alumnom Łukaszowi Marcinowi za piękną uprawę liturgiczną, którą zawsze starali się przygotować i przygotowywali to wzorowo wszystkim ceremoniarzom. Dziękuję serdecznie wszystkim moim grupom formacyjnym, dziecięco-młodzieżowym i prędowi biblijnemu. To właśnie z wami, ministrantami, lektorami, aspirantami, scholką, DSM-em, kręgiem biblijnym, grupą młodzieżową spędziliśmy najwięcej godzin.
i za dnia, i wieczorami, nieraz po nocach, kiedy przygotowywaliśmy różne religijne uroczystości, czy jakieś imprezy kulturalne, to z Wami najwięcej przeżyłem, z Wami najwięcej się spotykałem, z Wami te nasze relacje były chyba takie najbliższe, najściślejsze i najwięcej żeśmy tutaj robili dla wspólnego dobra. Serdecznie Wam dziękuję za to. Chcę też podziękować wszystkim rodzicom, którzy współpracowali ze mną przez te 5 lat w organizacji różnych imprez dla dzieci, młodzieży zrzeszonej w tych grupach parafialnych, grupach formacyjnych. Chcę też podziękować panu Mariuszowi Kawalcowi, który tak wiele razy i zawsze bezinteresownie pomagał mi, współpracował ze mną przy organizowaniu tych naszych różnych religijnych imprez, uroczystości, jak jasełka, jak misteria, jak wszelkiego rodzaju inne przedstawienia patriotyczne, religijne, zawsze od strony muzycznej, dźwiękowej, ale i też filmowej i dobrej dorady. Także przy organizowaniu różnych zabaw, ognisk, dyskotek dla dzieci, młodzieży, które były nagrodą za ich posługę przy ołtarzu, serdecznie mógł zadbać panu. Chcę też podziękować panom szafarzom, którzy przez te 5 lat ze mną też blisko współpracowali, pomagali. Dziękuję serdecznie wszystkim panom za waszą posługę. Dziękuję wszystkim. Tak jak powiedziałem, mam podziękowania dla wszystkich. No ciężko jakoś to zgrabnie ułożyć w piękne słowa. Łatwiej się człowiek wita niż żegna. Najpierw dziękuję swoim sąsiadom za te codzienne, życzliwe nasze relacje, spotkania, rozmowy każdego dnia. Dziękuję serdecznie wszystkim parafianom. Tu chcę wymienić właśnie te margaretki. Jakoś te kilka osób stało się dla mnie na tym kwiatuszku, margaretce, szczególnie bliskie, od kiedy wzięli mnie i adoptowali mnie do swoich codziennych modlitw. Ja też mu chcę zapewnić, że za was wszystkich parafian modlę się każdego dnia. Każdy kapel ma taki zwyczaj, że jedną z godzin premiarzowych, którą odmawia, ofiaruje za swoich parafian, ale to nie tylko tyle. Zawsze więcej tej modlitwy z mojej strony było, jest. Będę was zawsze wspominał życzliwie. Dziękuję szczególnie za tych wszystkich życzliwych parafian, których spotykałem na swojej drodze. Za każde dobre słowo, uśmiech, za modlitwę, za wsparcie i za to, że byliśmy razem. Za wasze świadectwo wiary, bo i przecież ja przy was wędrowałem te 5 lat razem z wami. Tak jak każdy, będąc chrześcijaninem, starałem się tak samo z wami modlić, razem z wami uświęcać, razem z wami poprawiać, razem z wami czynić dobro. I dziękuję za te świadectwo waszej wiary, dobroci, za każdy przejaw życzliwości, jakie od was doznałem, a doznałem bardzo wiele dobra tutaj od was. I z pewnością w odpowiedzi na słowa księdza proboszcza z największą przyjemnością będę tutaj i sentymentem będę tutaj wracał. Już na koniec chcę życzyć wam wszystkim, żeby Boża opatrzność, pod którą żeście się schronili jako wezwanie złego powstaje parafii, wam towarzyszyła, żeby was wszystkich miała w swojej opiece. Życzę też księdzu proboszczowi dużo sił do tego kontynuowania dzieła, wznoszenia świątyni, ogromne, wspaniałe dzieło. Myślę, że jak dożyję, to z satysfakcją za kilka lat pewnie już będę mógł przyjechać i razem z wami cieszyć się z tego, że pierwszy raz odprawimy mszę świętą w tym kościele. Życzę wam tego serdecznie, tego życzę księdzu proboszczowi. Wszystkim wam szczęść Boże. Thank you.